dlaczego ten piękny ideał polskiego patriotyzmu w pewnym momencie zaczął u części oczywiście polskiego społeczeństwa, polskiego narodu, przegrywać z tym kompleksem wobec Zachodu, z tym poczuciem niewiary we własne możliwości, gimikromanii narodowej? Dlaczego nie udało się przekazać także tej części społeczeństwa tych podwalin naszego patriotyzmu? I w kontekście dzisiejszym, czy mamy szansę, bo uważam, że to jest wciąż niestety przez pokolenia powielany mechanizm, on jest też podglebiem dla tych wszystkich, którzy próbują niszczyć polskość dzisiaj, właśnie to brak szacunku dla samego siebie i gardzenia własną wspólnotą. I czy dzisiaj ten ideał polskości możemy w sposób skuteczny promować właśnie i pokazywać jego piękno wśród tych, którzy są zarażeni niestety tym kompleksem? Bo uważam, że to jest w dużej mierze podstawa tego braku lojalności i zdrady. Nawet nie jakieś kwestie merkantylne przekupywania jakiejś części społeczeństwa, tylko najpierw przyczyną jest chyba brak wiary w siebie, a dopiero później spoglądanie na jakieś korzyści u obcych. I dziękuję serdecznie za wykład. Dziękuję bardzo za obecność i za pytanie, czy dwa pytania. Pierwsze pytanie oczywiście jest bardzo trudno zawrzeć odpowiedź na nie w ciągu kilku chwil, ale myślę, że na kilka okoliczności można zwrócić uwagę. Pierwsza to jest przemiana całej cywilizacji europejskiej w wieku XVII i XVIII. Przemiana, która sprawia, że na miejsce Christianitas, w której oczywiście były swoje hierarchie, różnice, ale poczucie wspólnoty chrześcijańskich królestw wciąż do jakiegoś stopnia łagodziło te rozmaite konflikty, pojawia się wspólnota oparta wyłącznie na grze sił, w których oczywiście wygrywa najsilniejszy i w których akurat Polska w tym momencie, czyli w XVII wieku, przestaje należeć do tej grupy najsilniejszych wskutek wewnętrznego kryzysu, o którego szczegółach i genezie pisze między innymi właśnie w tomie 6 i 5 Dziejów Polski. A więc Rzeczpospolita wypada z gry, w której reguły zostają zmienione właśnie w wieku XVII na reguły gry oparte na de facto nagiej sile, sile, w której łączy się sprawność militarną z podstawą ekonomiczną. A ta podstawa ekonomiczna jakoś już nawet od wieku XVI kształtuje się przede wszystkim na Zachodzie w sposób najnowocześniejszy, na północnym Zachodzie, gdzie zaczyna się gospodarka kapitalistyczna i nierównomierny, nierównoprawny także charakter wymiany gospodarczej między Zachodem a Wschodem, który uzależnia stopniowo kraje Europy Wschodniej od tej dominującej, przeważającej gospodarki kapitalistycznej. To jest takie uzasadnienie, można powiedzieć, abstrakcyjne, materialistyczne. Jest jeszcze czynnik religijny. Christianitas przestaje funkcjonować, ponieważ rozpada się wskutek reformacji na zwalczające się obozy protestancki i katolicki. Polska, która przez długi czas pozostaje prawdziwą, rzeczywistą oazą tolerancji, ostatecznie pod naciskiem wojen religijnych i ataku prowadzonego także od wewnątrz pod hasłami religijnymi, czy to przez prawosławnych księży występujących w roli instygatorów buntu kozackiego, czy przez protestanckie elity, powiedziałbym magnackie, bo rzecz jasna duża część protestanckiej szlachty pozostawała wierna Rzeczpospolitej, ale niektórzy magnaci właśnie pod hasłem wspólnoty wyznaniowej odwoływali się do króla szwedzkiego czy księcia siedmiogrodzkiego przeciwko Rzeczpospolitej. Pod naciskiem tych, że tak powiem, czynników doświadczenia potopu moskiewsko-szwedzko-siedmiogrodzkiego, w którym wszystkie te najeźdźcze siły były siłami niekatolickimi czy antykatolickimi w istocie, rzeczywiście zaczyna się droga do utożsamienia polskości z katolicyzmem, już w sytuacji podzielonej wyznaniowo Europy, kiedy ta Europa nowoczesna przyjmuje hasło walki z katolicyzmem jako główną podstawą starego porządku, który ma być zniszczony. W XVIII wieku przyjmie to postać hasła Voltaire'a, écrasez l'infâme, wymaszcie tę hańbę, czyli zniszczcie kościół katolicki. Europejskość zaczyna się definiować jako antykatolickość, czyli odwrócenie tego, czym była w poprzednich wiekach. A Polska jako katolicka
coraz bardziej od drugiej połowy XVII wieku. No, jest traktowana jako szczególny wrzut na ciele tej oświeconej antykatolickiej Europy, wrzut, który należy przeciąć i usunąć. Ta zmiana zewnętrzna łączy się jeszcze w naszym przypadku, i to już ostatnie zdanie, bo wiem, że za długo mówię, ale jak już wspomniałem, to jest bardzo skomplikowany problem, z poczuciem nieskuteczności polskiego modelu politycznego po doświadczeniu potopu. Owszem, udało się mniej więcej strząsnąć tę najeźdźczą szarańczę, która zajęła Rzeczpospolitą w połowie XVII wieku, ale straty były gigantyczne i to doświadczenie, no jednak nie umieliśmy się całkiem obronić. Rzeczpospolita została spustoszona. Ten system nie był tak doskonały, żebyśmy wyszli bez strat i jeszcze mogli zatriumfować w pełni nad naszymi wrogami. Nie, z trudem udało się ustać Rzeczpospolitej na nogach. Tymczasem Francja, przekształcona według nowego modelu absolutystycznego czy zreformowanego, no święci swoje największe triumfy już pod nowymi sztandarami. Właśnie absolutyzmu oświeconego, nowoczesnego, powiedziałbym, nowoczesnością biurokratyczno-militarną, aparatu wyzysku wszystkich w celu wielkości zewnętrznej państwa, jego sprawności w podbijaniu sąsiadów. To nie Rosja jest obiektem westchnień i podziwu polskich elit, tylko Francja, która jest skuteczna właśnie w tym modelu zwycięskim, militarno-biurokratycznym i promowaniu swojej kultury jako wyższej, jako lepszej, doskonalszej od ciemnego, zacofanego sarmatyzmu. I to są właśnie te okoliczności, które razem składają się na stopniowe przewartościowanie Polski w umysłach części elit. Powtarzam, części elit, rzecz jasna, nie wszystkich. No i to jest właśnie początek owego procesu wyobcowania części naszych elit z polskości jako nienormalności, w skrócie rzecz ujmując i cytując dzisiejszego klasyka. Natomiast drugie pana pytanie, oczywiście dużo ważniejsze, jak dotrzeć z tym przekazem wielkiej, wspaniałej, porywającej polskości, no zapewne musi znajdować odpowiedź na różnych poziomach, różnych etapach. Pierwszy poziom, no to jest taki podstawowy, trzeba młodym ludziom, dzieciom, no próbować jakoś tę polskość atrakcyjną pokazywać, najlepiej namacalnie, to znaczy prowadzić w różne miejsca, które mogą zrobić wrażenie, skojarzyć się z czymś w młodych duszach, umysłach, sercach. A potem, jak już ktoś dorośnie, ktoś się nauczy czytać, o co trzeba zadbać samemu, bo szkoła o to nie zadba, to no, wystarczy puścić, bo jest na tyle sposobów na YouTubie dostępna klasyka polska w najlepszym wykonaniu. Jak posłucha człowiek, który ma oczy i uszy otwarte, Mickiewicza, no to to robi wrażenie. Po prostu ta niesamowita sprawność, płynność języka, to oszałamia. Przynajmniej parę lat temu jeszcze słyszałem takie reakcje młodych ludzi. Miki dał czadu, prawda? No, no jednak potrafił coś powiedzieć w niezwykły sposób, jak ja nie potrafię, prawda? No przeciętny młody człowiek może takie wrażenie wynieść. A jak to podaje wielki aktor, a mamy wiele takich nagrań na YouTubie dostępnych, no to może być jakaś droga do tego. Nie mówię koniecznie przez Mickiewicza, jest tyle innych sposobów. Jeżeli wrogowie nasi mówią, wyrzućmy tych Mickiewiczów i Sienkiewiczów, to oni nam udzielają podpowiedzi, czego się mamy trzymać. Trzymajmy się tego.